No, żeby się dostać do Maroka, to musieliśmy polecieć samolotem. Tutaj samolot wypuszcza Chemtrails. To wersja dla tych, którzy wierzą w takie rzeczy. Polecieliśmy Polski przez Niemcy, Frankfurt do Maroko. Wylądowaliśmy w Marrakeszu, tu jest część sporna, czyli Sahara Zachodnia. Wylądowaliśmy w Marrakeszu, wynajęliśmy samochód. Dalej się poruszaliśmy już samochodem, taką całą czarną Dacią. To było tak, że jak świeciło tam ogromne słońce, zaraz jak wylądowaliśmy, to wydawało nam się tak gorące jak w piekarniku albo pod takim wentylatorem, który zionął ciepło. No i to czarny samochód całe ciepło przyjmował, także potem jak się na niego patrzyły, to były takie falki i tutaj się robiły miraże, odbijały się palmy, oazy i miało się wrażenie od tego gorącego powietrza, że są już oazy, mimo że pojechaliśmy na wybrzeże, a na pustynię, gdzie naprawdę widzieliśmy Fata Morgany, dopiero mieliśmy pojechać. No i pojechaliśmy sobie na brzeg Oceanu Atlantyckiego. Tu jest Atlantyk, tutaj w ogóle gdzieś jest Gibraltar. Tu jest Queta, czyli tu mamy ten przesmyk, cieśninę gibraltarską. I tam pojechaliśmy do Casablanki. Byliśmy w Rix Cafe. Tak wyglądało mniej więcej wejście. Przed wejściem były palmy. Rix Cafe to była knajpa stylizowana oczywiście na filmową. Bardzo mi się podobała. Było dobre jedzenie i był kelner w takim feskach. W feskach, smokingu i we wszystkim takim, co powinien mieć kelner. Tutaj miał drinki. Jak pojechaliśmy, to wyglądaliśmy, a przynajmniej ja wyglądałam mniej więcej tak. To jest pewna przesada, wiadomo, ale po 2 tygodniach Ramadanu, jak już zrobiliśmy taki objazd po kraju i lecieliśmy samolotem powrotnym, no to ja w tym samolocie powrotnym wyglądałam mniej więcej. Mniej więcej tak. To jest moje czarne, jedno opalone ramię. Już mówię, skąd się ono bierze, bo wzięliśmy sobie samochód, tak jak mówiłam, wielkie słońce świeciło. Jak jechaliśmy po wybrzeżu, to jest wybrzeże, to słońce tak świeciło w ten sposób, tu idą promienie tego słońca. Teraz to słońce wygląda tutaj trochę jak jakaś przylga albo jak ślimak. No, ale to miało być słońce, wyszedł ślimak ostatecznie. W każdym razie chodzi o to, że tutaj powiększając okno samochodowe, jak prowadzę w okularach, jechałam na zimny łokieć, żeby nie korzystać z klimy i żeby wyglądać bardziej cool. No i słońce mi tu świeciło swoimi promieniami podczerwonymi, nie, ultrafioletowymi, one opalają, także się tutaj opaliłam. Oczywiście szyba samochodowa odbija to promieniowanie, które opala. Ale tu, gdzie okno było otwarte, to wszystko weszło i mi tak opaliło, dlatego twarz jest blada, a ramię jest opalone. I po 2 tygodniach tak właśnie schudłam i się opaliłam na jednym ramieniu. No a propos jeszcze tych fezek, bo myśmy byli oczywiście w fezie. Fez jest gdzieś tutaj. To znaczy nie na masce samochodu, tylko gdzieś tu na mapie Maroko. Fez. Nazwa nie pochodzi od fezek, których tam nikt nie nosił. Raczej fezki pochodziły od fezu. Nie wiem dlaczego, bo tam i tak ich nikt nie nosił. Ale w fezie były fajne garbarnie. Garbarnie to były takie kadzie. W kadziach był amoniak. Myśmy tego amoniaku nie widzieli. Widzieliśmy jakieś barwniki w tym. Amoniak tam był pochodzenia naturalnego, co oznacza, że musiało być tam dużo gołębi. Nie wyszedł mi ten gołąb. Musiało być dużo gołębi, które musiały produkować dużo surowca, z którego się z kolei produkowało amoniak. Czyli po prostu dużo gołębi tam obrabiało Fez. Fez było miastem bardzo ładnym, bardzo ciekawym, ale było wielu takich natarczywych, nieprzyjemnych ludzi. O, tak narysujemy ich agresywnie.
nie podobało nam się to, bo rzeczywiście jak wjechaliśmy do Fezu, tylko nas zaczęli zaczepiać, żeby nam pomóc znaleźć miejsce do zaparkowania, żeby pomóc nam znaleźć nasz riad. Myśmy wszystkich ich spławiali, bo już mieliśmy po prostu tego serdecznie dosyć i okazało się, że spławiliśmy też właściciela naszego riadu, w którym nocowaliśmy. Ale to nieistotne. Potem z Fezu pojechaliśmy przez góry. Tu są góry przez Atlas. Do Ouarzazate. Ouarzazate jest o tyle ważny, że stąd jechaliśmy potem na wycieczkę pustynną. Pustynną, to znaczy były tam naprawdę takie duny. Duny jak w Dunie. Tu są nawet czerwie pustynne. O, takie dżdżownice. W rzeczywistości ich nie było, bo próbowałam tutaj tupać nogą, żeby je wywołać. Czyli tak w góra, dół, góra, dół. Tupać nogą, bo dudnika nie miałam, ale no niestety już jej chulda nie wywołałam w ten sposób. Za to jeździliśmy na wielbłądach. Wielbłądach jednogarbnych, czyli dromaderach. One wszystkie były tutaj ze sobą połączone sznurkiem i mieliśmy taką karawanę, która wyglądała raczej śmiesznie, bo to byli oczywiście sami turyści, turyści z plecakami, turyści z aparatami fotograficznymi, turyści w okularach przeciwsłonecznych, więc to siłą rzeczy nie wyglądało za poważnie, a na pewno nie wyglądało to jak w filmie Lawrence Arabi. Tu jest Lawrence Arabi. I on miał taki nóż. Tu go trzyma. Podobnie jak święta Alia od noża w Dunie też miała taki zakrzywiony krysonusz. Ouarzazate był też dla nas ważny o tyle, że mieściło się tam Studio Atlas. A Studio Atlas to oczywiście jest to słynne studio, z którego powstały filmy takie jak Gladiator. Znaczy częściowo powstały jako tam wiadomo plenery filmowe. Gladiator, Angielski Pacjent, Klejnot Nilu. Widzieliśmy ten samolot, który zagrał w Klejnocie Nilu. To miał być jakiś wojskowy samolot, myśliwiec. Wyglądał wyjątkowo koślawo, brzydko i w ogóle był cały zrobiony z włókna szklanego. W ogóle tam wszystko było fejkowe i nieprawdziwe. Tak gdy przewodnik nam zaproponował herbatę, o, tak marokańską herbatę piją z listkami mięty, to stwierdziłam, że ona też jest na pewno fejkowa i nie ma co pić. A zresztą on i tak jej nie pił, nie proponował na poważnie, bo był Ramadan, a ponieważ słońce jeszcze było wysoko na horyzoncie, to on pić nie mógł, więc nie mógł nam też tak naprawdę zaproponować. Z Ouarzazate pojechaliśmy jeszcze znowu w góry Atlas, ale tym razem już takie bardzo na poważnie, zobaczyć wodospady w Uzod. Uzod to są najwyższe w kraju wodospady. Rysuję je tak przez całą kartkę właśnie dlatego, że są najwyższe. Może przejdę już na nową kartkę. O, wodospady w Uzod, najwyższe w kraju. Naprawdę bardzo ładne, bardzo malownicze. Tęcze tam były, małpy tam były. Małpy takie same jak na Gibraltarze, tylko bardziej sympatyczne, bo chętnie podchodziły do człowieka, jak wyciągało się ciasteczko. Tu są ogony. Małpy oczywiście nie siedziały na tęczy. A droga do tych wodospadów prowadziła przez góry Atlas, jak powiedziała, i była już taka naprawdę hardkorowa. Tu rysuję mniej więcej przebieg tej drogi. To była droga często w złym stanie technicznym, często przez jakieś osuwiska poniszczona nawierzchnia była. Nie było w ogóle barierek energochłonnych, a była za to wszędzie głęboka przepaść w dół, albo prawie wszędzie. Czasem były jakieś domki mieszkalne niedaleko tej drogi, oczywiście one nie tak po boczach, ale tak właśnie jakoś nasadzane dziwnie. A skoro były domki, no to oczywiście kozy się kręciły po okolicach, ludzie czasami chodzili, były osiołki obładowane towarami i w ogóle tam jechało się trochę ciężko. Widoki były malownicze, tego nie można odmówić, bo widzieliśmy taką panoramę gór Atlas i to było naprawdę bardzo, bardzo ładne. I było miłym wytchnieniem dotrzeć w końcu na te wodospady. Potem już jadąc tą okrężną drogą, ta droga okrężna jest tutaj taką metaforą naszej całej wycieczki po Maroko, bo to też była taka objazdówka troszkę dookoła kraju.
Po kaskadach UZO dojechaliśmy z powrotem do Marrakeszu. Tam się pokręciliśmy trochę, popatrzyliśmy z rana jeszcze raz na bazarki, gdzie były takie przyprawy w stożkach, ale ich akurat rano nie było, bo jeszcze było to wszystko zamknięte, troszkę dopiero później, w późniejszych godzinach to ożywało. Ale pamiętaliśmy, że tam były takie przyprawy, bo widzieliśmy to też na samym początku. No i tutaj w Marrakeszu nasz samochód został umyty. Niezbyt starannie nam pasowało, panu z wypuszczalni tak trochę gorzej, ale był naprawdę cały utytłany po tej drodze, a potem wyglądał już trochę lepiej. Tu się takie odbłyski pojawiają, bo jest już w miarę czysty i w miarę umyty. Zapakowaliśmy się w samolot, prawdziwy, nie taki fejkowy z klejnotu Nilu. I polecieliśmy z powrotem do Polski. A czemu go tutaj rysuję nad tęczą, ten samolot? To już ma swoją konkretną przyczynę. Ponieważ z samolotu, jak się patrzy, to tęcza jest okrągła. Myśmy oczywiście nie zaobserwowali tego zjawiska akurat, tylko tak mi się teraz przypomniało. A to jest z samolotu, to leci hemitralis. Hemitralis, to jest wersja dla tych, którzy w hemitralis wierzą i nie wątpią. Jeśli chodzi o hemitralis i spaliny, to właśnie zanieczyszczenie w Maroko spalinami jest bardzo duże, bo te samochody często są stare, w złym stanie technicznym i spalin jest tutaj bardzo dużo. Ruch też jest taki dość spory w tym Maroko, może nie jakiś wybitnie wielki, ale wystarczająco, żeby się tak kaszlało, to jestem ja, moje opalone ramię, kaszlało, a często również kichało, kicha się już z takim większym wyrzutem. To właśnie wszystko przez unoszące się pyły od samochodów, ale również przez piasek nawiewany z tych pustyń. O, to jest piasek nawiewany z pustyń. I to wszystko powodowało właśnie kaszlenie i kichanie, więc dla alergików nie jest to dobre miejsce. Ale nam się ogólnie podobało i myślę, że spotkamy się w naszej relacji już takiej bardziej poukładanej, bardziej chronologicznej na stronie filmowe myślnik jest tutaj znakiem, nie słowem, szlaki.pl. Myślę, że tam możecie szukać naszej relacji, więc do zobaczenia na naszej stronie i na Facebooku.